Praktycznie wszystkie polskie firmy, które cokolwiek produkują, upadły. Przemysł samochodowy upadł. Elektronika w Polsce upadła. Obecnie praktycznie nic w naszym kraju się nie produkuje. Dlatego przyjechaliśmy na ISE, aby pokazać wam, jak jeden z moich ulubionych producentów ekranu z Polski radzi sobie na światowych rynkach. Idziemy! Dzień dobry, witam Gliwizowie. Dojechaliśmy do Amsterdamu, targi ISE i znaliśmy Pawła Olendrzyńskiego. Witam serdecznie. 2019, stoisko Kaubera. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Zapraszamy was serdecznie, pokażemy wam, co mamy nowego w naszej ofercie. Pokażemy całe stoisko, a co mamy nowego, pokażemy na końcu. Zacznijmy. Mamy sztandarowe produkty w postaci serii Blue Label. To są ekrany w srebrnych kasetach, naścienne, sufitowe montaże, gdzie możemy wykonywać pewną kustomizację i personalizację tych produktów pod konkretne zamówienia klientów. Z napinaczami, z różnymi wysokościami czarnych pasów, kolorami kaset. I to jest taki główny produkt, który już od dawien dawna jest znany na rynku wśród naszych partnerów, autoryzowanych dealerów i klientów. W takim ekstremalnym skrócie, aluminiowa kaseta na górze, czarny pas najczęściej, biała tudzież szara powierzchnia, belka obciążająca tą i to może być malowane, plus podwójny system napinaczy obecnie, bo kiedyś był pojedynczy. Niektóre potrzebują podwójnego systemu napinaczy Double Tension. Akurat w tym materiale, w tym ekranie zrobiliśmy coś ekstra, żeby pokazać nasze możliwości technologiczne. Za tobą? A za mną jest ekran ramowy, który też mamy już od dawien dawna w naszej ofercie, ze standardową ramą 8-centymetrową. Natomiast, no właśnie, jest pewna rodzyneczka na torcie, którą chcemy pokazać wam za chwilę. I to jest coś, czym chcemy się szczycić, coś, czego jeszcze żaden dotychczas producent ekranów w swojej ofercie nie miał. Kauper jest pierwszy. Okej, to po kolei. Ten ekran maksymalnie 3 metry szerokości, już plus minus. Dokładnie. Ramówka tak. U ciebie? No już dzisiaj 7,5 metra postawy. 7,5 metra nawet. Ekran ramowy. Nawet. Idziemy dalej. Zapraszam was. A mamy po drodze mijamy ekrany z serii InSealing do zabudowy sufitowej, które dają nam możliwość właśnie wpięcia i wkomponowania w przestrzeń nadsufitową, żeby to wyglądało bardzo elegancko, a tak naprawdę no, niektórzy nie chcą mieć widocznej kasety. To rozwiązanie daje nam taką możliwość. Czyli wkładać ekran w karton gips sufit i jak go zwiniecie, go nawet nie widać. Taka seria low costowa, seria ekranów white label, która wprowadza nas w ogóle w świat ekranów projekcyjnych. To jest seria ekranów też InSealing, ale w wydaniu większym do 4,5 metra w podstawie. 4,5 metra w suficie. Tak, to jest InSealing XL, czyli od 3 do 4,5 proponujemy już tą kasetę. Większy case, większe jakby możliwości technologiczne, większe obciążenia, więc tak naprawdę musi być większa pucha. To do bardzo dużych jednak domostw. Tak, sala co najmniej 100 metrów z wysokim sufitem, żeby... No to takich sal to już bym proponował ci to rozwiązanie, do 7 metrów w podstawie. No daje nam to duże możliwości jakby zaistnienia w przestrzeniach, o których wspomniałeś. Aulach, kinach i to też jeszcze nie jest wszystko, bo tak naprawdę mamy ekrany nawet i do 12 metrów w podstawie. Akurat nie mieliśmy możliwości pokazać tego wszystkiego tutaj, ale rozwiązanie w formie ekranów MIDI czy MIDI XL to są wielkoformatowe ekrany, które no, robią robotę. Dobra, bo przypominamy w skrócie, bo nie wszyscy oglądali nasze poprzednie nagranie. Największy tak. Ekran? 27 metrów. 27 metrów w podstawie. Zrobimy mały eksperyment. Ty tutaj stoisz. Dobrze. Ty stoisz, a ja teraz zrobię 27 kroków w jedną stronę. I ci pomacham. Żeby się mogli zobaczyć, co nie potrafię zrobić. Liczymy. 27. A to było 27 metrów. Idziemy z powrotem. No te twoje 27 metrów to musi robić wrażenie. Robi. Gdzie ono jest? W Poznaniu. To są międzynarodowe targi poznańskie. Z naszym dystrybutorem, partnerem udało się zrealizować no, myślę, że jedną z największych realizacji, jeśli chodzi o ekrany elektryczne w Polsce. A teraz? Idziemy? Tak, rodzyneczka na torcie. To po kolei tak przejdziemy, bo Kauber też robi windy do projektorów. Są dwa rodzaje wind. Jedna z nich to właśnie ta, którą w tym momencie pokazujesz sobie. Jedną to jest winda do bardzo niskiej zabudowy sufitowej. Potrzeba nam tylko 2 cm plus grubość projektora, żeby zmieścić się w przestrzeni międzysufitowej. Daje to duże możliwości dla klientów kina domowego.
gdzie ta przestrzeń jest bardzo jakby istotnym parametrem. Tutaj mam taką kotarę specjalną, którą... Aniu, zapraszamy do nas. Będzie miłość. To jest Active LED, czyli tak naprawdę ramówka, która daje nam możliwości nieco większe, dużo większą personalizację i customizację względem tego, co ma konkurencja. A praktycznie w sumie nie ma tego konkurencja, bo konkurencja ma podświetlenie LED-owe, ale podświetlenie LED-owe, które jest stateczne. A u nas tak naprawdę mamy trzy formy, trzy opcje wykorzystania tego światła, które jest z tyłu za ekranem. Tworzyliśmy profil aluminiowy, który daje nam technologicznie możliwości umieszczenia tego paska. Na tym profilu jesteśmy w stanie wykonać trzy rodzaje ekranów, ale za chwilę o nich wam powiem. Ten jest najważniejszy dla nas. To jest taki punkt najbardziej istotny w realizacji 2019 targów ISE. W przypadku aktywnego LED-a mamy opcję wyświetlania tego podświetlenia stałego, bez zmiany kolorów. Również możemy zrobić opcję wyświetlania kolorystycznego bez obrazu dla podkładu muzycznego, który będzie nam pracował i zmieniał się w trakcie trwania muzyki. No i to jest najważniejsze to, co chciałem powiedzieć, czyli aktywny LED, czyli rozwiązanie, które tak naprawdę podbija nam jakby tą poświatą, tą powłoką, wszystko to, co oglądamy na żywo jakby w kinie domowym. Dobrze, to teraz, żeby to wam przedstawić, gdzie tu jest całe clue? 130 cali z Ambilightem i po kolei tak. Tego typu ekran w największym rozmiarze będzie kosztował? No myślę, że klient końcowy zmieści się w kwocie około 6000 zł. 6000 zł klient końcowy. Ten projektor to jest Epson model 7400, on kosztuje około 8000 zł, więc ma się w tym momencie około 14000 zł za ekran 130 cali z Ambilightem, czyli jak go powiesisz na 4-metrowej ścianie, to będzie ci cała 4-metrowa ściana świeciła jednym obrazem. Dokładnie tak. Więc no, tak naprawdę mamy coś, czego nie ma dotychczas jakby żaden z producentów ekranu. Wydaje mi się, że to jest innowacja, o której warto mówić bardzo jakby wyraźnie i głośno. Kauber jest pierwszy. Bardzo się tym szczycimy i bardzo się cieszymy, że to my mogliśmy wprowadzić tego typu rozwiązanie w ekranach projekcyjnych. I jeszcze wam powiem jedną rzecz, o której się bardzo rzadko mówi. Sama powierzchnia tego ekranu może być powierzchnią o tak zwanym podniesionym kontraście. Dokładnie tak. To się nazywa u was F3DD. Dokładnie tak. Jest dużo większa jakby głębia, jest pewnego rodzaju taka delikatna polaryzacja. Struktura tego materiału jest nieco inna, ale uwydatnia nam kolory, podbija nam kontrast. No robi robotę. Coś takiego jak ten oto ekran z tą powierzchnią, z tym projektorem wygląda serio jak wielki telewizor. Poziom kontrastu, poziom koloru jest bardzo, bardzo zadowalający. Jeżeli gdzieś ma się możliwość zobaczenia go, czy któryś showroom w Polsce już ma... Nie, na tej chwili nie. Pokazujemy to jako nowość i tak naprawdę liczymy na to, że właśnie teraz wy, drodzy partnerzy, dealerzy, zechcecie umieścić te ekrany w swoich salonach, żebyśmy mogli budować świadomość klientów i możliwości, jakie tak naprawdę daje im Kamper. Chciałem wam pokazać ten profil, który tak naprawdę daje nam wiele możliwości, jeśli chodzi o ekrany ramowe. To jest profil, który został stworzony tak, żeby właśnie ten punkt LED-ów mógł się na nim zmieścić, żebyśmy mieli to, co obserwujecie jakby na ekranie za mną. Oczywiście ten profil również wykorzystujemy w nowej serii ekranów standardowych, które są bez ramowe. Oprócz tego mamy jeszcze ekrany, no właśnie, ramowe do 7,5 metra, które też za chwileczkę wam pokażę, zaprezentuję. Okej, okay, to chodźmy jeszcze, zobaczmy ramówkę na koniec. Red Label, czyli rozwiązanie, które wprowadziliśmy całkiem niedawno, innowacyjne, gdzie nie widać uchwytów montażowych. Jest to ekran do montażu ściennosufitowego, bez widocznego systemu montażowego. Też nam daje duże możliwości, kasetka wygląda w sposób bardzo jakby taki elegancki. Możemy go też w pewnej formie jakby customizować. I ostatnia rzecz. Ramówka, o której zacząłem wam jakby mówić tam w sali. Od 3 do 7,5 metra, pewnie nie złapiesz tej struktury, ale tak naprawdę możemy ją wykonać w dualnej formie. Może być czarny aksamit, taki welur, a możemy to też zrobić na dowolny kolor z palety RAL. To jest coś, co też w świecie ekranów statecznych jakby i stałych da nam dużo większe możliwości zaistnienia w miejscach, w których dotychczas nie byliśmy w stanie być. Tak, czyli polska firma zlokalizowana w środku Unii Europejskiej. Ale już z międzynarodowym zasięgiem. W środku Europy, z międzynarodowym zasięgiem. Da się, da się. Da się, dokładnie tak. Dziękuję ci uprzejmie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam.